Cały okres maj, czerwiec, lipiec i sierpień będziemy trenować z myślą o czekających na startach jesiennych. Czerwiec, maj będziemy bardziej pracować nad sprawnością ogólną, po to, żebyście mogli w sierpniu i we wrześniu przyjąć potężną dawkę mocnych treningów i żeby to później się przełożyło na szybkie bieganie jesienią. Czyli bardziej te treningi w tych miesiącach dwóch kolejnych będą ukierunkowane na ogólną rozwojówkę, to bardzo dużo, szczególnie amatorom, brakuje tej sprawności ogólnej, powiedzmy, więc często, gęsto stadiony będą, treningi będą na stadionie AWF-u, bo tam mamy troszkę sprzętu, będziemy też bardziej trenować tak z myślą do tego, żeby was przygotować do treningu, czyli nie będziemy na razie trenować, ale będziemy chcieli, żebyście się wy przygotowali do tego, żeby przyjąć bodźce treningowe począwszy od połowy lipca. I żeby nie połapała połowa z tego kontuzji, bo jak chcemy biegać szybko, to będą też szybkie, mocne treningi, a w amatorstwie to się kończy tym, że kontuzja jest, już coś boli. Także proszę wziąć to pod uwagę. Dzisiaj też taki trening nadal regeneracyjny, bo część biegała krakowski półmaraton, więc wiadomo, że ta regeneracja jeszcze trwa, więc trening krótki. Dużo osób nie ma, bo wiadomo, dzisiaj jest dosyć duży bieg w Skawinie. Zresztą dziwię się, że tu jesteście, powinniście być w Skawinie. Biegać szybko dychę, bo tu też będziemy was namawiać do tego, żeby nie tłuc maratonu, półmaratonu, a właśnie biegać piątkę dychę. To są dystanse, które powinniście często startować. Co dzisiaj biegamy? Bardzo prosty trening. Biegamy dzisiaj 10 razy 200. 200 to jest łuk i prosta. To jest 200 metrów. Macie, jak to biegamy? Biegamy z szybkością do 10 km. Czyli macie sobie tak dobrać prędkość i tak czuć to bieganie, co by z tą prędkością wytrzymać dychę. Wiem, że to, co powiedziałem teraz, dla większości amatorów to jest czysta abstrakcja, ale macie mieć takie czucie, że jak biegniecie, to jeszcze możecie 10 km lecieć. Dycha się biega szybko, więc też to będzie fajny taka dwuseteczka w waszym wykonaniu a la rytm, a la przebieżka. Biegamy zawsze z tego samego punktu, w tym samym punkcie kończymy. Przerwę robimy po przekątnej marszy. Startujemy tam z dwusetki, zaraz wszystko powiem. Biegniemy po pierwszym, drugim torze. Marszem po przekątnej zaczynamy następny. I teraz, jeśli trening będzie dobrze dobrany, to dziesiątą też zrobicie tak. Dlatego, że co to jest prędkość na dychę? To jest nic dla was. To powinien być bodziec. A jak już ósmą, dziewiątą miałem już, to znaczy, że źle dobrałem prędkość.